No to skąd ma być to świetne wykształcenie? No przecież nie z naszych szkół. Więc ja mówię, że oni są świetnie wykształceni. Nie obiektywnie, tylko na tle rówieśników z innych państw. Bo to nieprawda, że u nas jest gorzej niż w innych państwach. Ja twierdzę, że u nas jest lepiej i to znacznie. Oni też mają państwowe szkolnictwo w swojej masie i w swojej masie chodzą do państwowych szkół i w swojej masie też uczą się głównie Keynesa. W efekcie na pytanie, co to jest za kryzys, nie potrafią udzielić odpowiedzi. Bo przeczytałem ostatnio, że kryzys mamy taki jak w latach 30. No to ja wiem, na czym polegał kryzys w latach 30. Bo to było tak. Po pierwszej wojnie światowej, mimo że wszyscy ekonomiści, no nie wszyscy, ale znaczna część ekonomistów i polityków spodziewała się recesji, bo to przecież żołnierze wrócą do cywila, więc będzie większy nacisk na miejsca pracy, że zahamowana zostanie produkcja zbrojna. W związku z tym popyt osłabnie. A tu nic grupy, nic pietruchy, przynajmniej dla większości polityków i ekonomistów, okazało się, że było kilka lat boomu gospodarczego jak na ten czas. Dlaczego? No, dlatego, że nastąpiło tak zwane zjawisko odłożonego popytu. W czasie wojny ludzie chowali skarpetkę. Chowali skarpetkę nie do banku, bo to wojska nam niemieckie czy francuskie wjadą do tego banku, więc lepiej trzymać się w ogródku. A jak już wojna się skończyła, to ludzie zaczęli konsumować z wzmożoną siłą. Gdyby była naturalna konsumpcja przez 10 lat, to ona byłaby z pewnością mniejsza od tej, która w sumie trwała przez lat 10, przy czym pierwsze 5 to były lata wojny, a drugie 5 to były lata powojenne. Po prostu ludzie w naturalny sposób odkuwali sobie wyrzeczenia z okresu wojennego. No ale przedsiębiorcy, jako że rzeczą ludzką jest błądzić, na podstawie tej wzmożonej konsumpcji podjęli różne, jak się okazało, często błędne decyzje dotyczące alokacji własnych zasobów. Efekt był taki, że po jakimś czasie okazało się, iż tych produktów na rynku jest zbyt dużo. Nie ma ich to kupować. Więc przedsiębiorcy zostali z towarami bez pieniędzy. Nie podpłacali kredytów. Zaczęły padać małe banki, które udzielały tym przedsiębiorcom tych kredytów. Jak padły mniejsze banki, to padły inne przedsiębiorstwa, które były przez te banki finansowane. Jak zaczęły padać te przedsiębiorstwa, zaczęli zwalniać ludzi. Ludzie nie mieli pieniędzy, bosta, czyli pracy, więc nie kupowali towarów innych przedsiębiorstw, które znowu zbankrutowały, zbankrutowały kolejne banki, no i klapa na całe. Istnieje w tym pewien związek przyczynowo-skutkowy. Wydaje mi się, że jest to zrozumiałe. Proste i oczywiste. No ale jak teraz zadaję pytanie, to na czym polega ten kryzys dzisiejszy, że on jest taki wielki, jak w latach 30., to co ja słyszę? Domy potaniały. Domy potaniały jest kryzys. Bardziej pogłębiona analiza, proszę Państwa, opowiada, że domy potaniały i ludzie nie mają za co spłacać kredytu. Więc takie pytanie, no dobrze, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy z tym, że domy potaniały, że ludzie nie mają za co spłacać kredytu. Ja w ogóle zacząłem pisać swojego bloga we wrześniu 2006 roku po powrocie z Krynicy, z forum ekonomicznego. Bo wtedy, proszę Państwa, spadły ceny ropy naftowej i prasa światowa donosiła o tych spadkach pod nagłówkiem złe wieści gaz naftowego. Ja teraz zacząłem się zastanawiać, cholera, jak to jest. Jak skóra drożeje, to jest dobra wiadomość dla szewca, czy zła? No, dla szewca to jest zła wiadomość. Nie? Jak skóra tanieje, to szewc się cieszy. A w sektorze naftowym, no. No więc, dlaczego w sektorze naftowym jest nowy? Dlatego, że po prywatyzacji tych narodowych rynków naftowych, która miała miejsce w całej Europie na początku lat 80., tymi koncernami zaczęły rządzić rynki finansowe. Czyli ludzie, którzy nie mieli żadnego pojęcia o ropie naftowej, o procesach produkcyjnych, tylko wsadzili nos w weksel i
generalnie interesowali się tym, żeby rosły słupki w Excelu oczywiście, bo od tego zależały ich premie. Efekt był taki, że od lat 80. w Europie w zasadzie nie było żadnych inwestycji w przemyśle naftowym. Żadnych. Upadku muru berlińskiego, kilka koncernów zrobiło prezent wschodnim Niemcom i postawili tam rafinerię taką wspólną przerobową. No więc, jak to jest z tymi zyskami? Otóż te zyski w Excelu, które kiedyś były w ropie, potem pojawiły się w instytucjach finansowych, biorą się głównie z księgowości. Nie z realnej gospodarki, tylko z księgowości. Wszystko dzieje się tak dlatego, że Keynesowi udało się podobno obalić prawo Sayre. Prawo mówiło, że siła mojej konsumpcji, siła mojego popytu jest dalej Bóg taka, jak siła mojej sprzedaży, czyli jak siła mojej podaży. Bo kiedyś ludzie żyli w rodzinach, które produkowały, były samowystarczalne, produkowały same dla siebie wszystko. No i tak po pewnym czasie ktoś się zorientował, że jemu lepiej rośnie to winorośle tam na tej górce, i on może mieć więcej wina niż sąsiad, który za to ma talent, lepiej robi buty. A sąsiadowi za górką to się świetnie kurnie są. Jakieś takie miał to uda. W związku z tym zaczęli się zastanawiać, czy aby sytuacja, w której ktoś będzie produkował i wino, i buty, mimo że te buty cholernie kiepsko mu idą, dobrą sytuację, może ten produkuje tego wina więcej dla trzech, ten zrobi buty dla trzech, a tamten tymi jajkami się podzieli. Po pewnym czasie się okazało, że szewc nie lubiał jajek, więc trudno było wymienić jajka bezpośrednio na buty, ale za to producent jajek powiedział, że szewc bardzo lubi ryby. Więc poszedł na targ rybny, wymienił jajka na ryby i z rybami poszedł do szewca, dostał buty. W ten sposób ryby stały się pieniądzem. Pierwszym pieniądzem. Potem ludzie wykombinowali, że ryby to się często psują, w związku powyższym może pieniądz powinien mieć jakieś inne cechy. Że pieniądz powinien być tak jak ryby, ale bardziej konkretny. Trwałym, rzadkim, takim, który będzie miał wysoką wartość na jednostkę miary, który łatwo przenosić ze sobą, gdzieś go zabrać. No, właśnie w związku, że mają taki towar. To było złoto, to było srebro. Pojawił się pieniądz. Ale w pewnym momencie okazało się, że pieniądz jest dobrym rozwiązaniem w gospodarce, w której podaż nie jest najważniejsza. Bo przecież, żeby dostać buty, najpierw trzeba było wyprodukować jajka albo wino. I dopiero wtedy zrobić machę. I tak to funkcjonowało przez lata. Czyli zdolność konsumpcji butów przez producenta wina była równa zdolności jego produkcji wina. Ale pojawili się w pewnym momencie za sprawą Keynesa zaklinacze deszczu. Taki zaklinacz deszczu dzisiaj powiedział w telewizji, że prezydent Kaczyński, co tam nie ma pojęcia o euro, bo on taki przeciętny człowiek ma wiedzę o euro. No i właśnie ci, którzy mają ponad przeciętną wiedzę o tych zjawiskach ekonomicznych, nie mają kompletnie żadnego pojęcia o tym, jak się produkuje, co się produkuje, gdzie się produkuje, ale za to wiedzą, jak ten deszcz zaklinać. Czyli wiedzą wszystko o zagregowanym popycie, o szybkości cyrkulacji i o jeszcze takich innych paru rzeczach statystycznych, dzięki którym podobno ma funkcjonować gospodarka. Bo produkcja i wymienianie wyprodukowanych dóbr przy pomocy pieniądza przestało być sexy. Najważniejsze, czy ciekawsze, jest zajmowanie się zaklinaniem deszczu na rynkach finansowych.